czy on wróci, czy osoba ukochana wróci, jeśli są jakieś problemy, kryzysy, rozłąka, rozstanie, to czy twoja osoba, niezależności, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, powróci. Zapytajmy kart, kochani, skupcie się. I oczywiście zapraszam, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie tutaj ze mną, lajkujcie, kochani, na moim kanale. Każdy myśli o swojej osobie ukochanej. Oczywiście przypominam, są to wróżby kolektywne, na wróżby prywatne zapraszam Was. Napiszcie do mnie e-maila, a ja umówię się z Wami wtedy na prywatną wróżbę. Powróżę Wam na Wasze konkretne pytania. Zapraszam serdecznie. Czy on wróci? Czy wróci? Czy on wróci? W przełożeniu mamy już, kochani, all is connected, czyli wszystko jest ze sobą połączone. Czyli tutaj oczywiście w naszym pytaniu, tłumaczeniu na naszą konstelację jesteście połączeni ze sobą i być może też duchowo, mentalnie, emocjonalnie, ale również on czuje się połączony, na przykład bratnia dusza, lub połączony czuje się również, no, gdzieś podgląda, tak, w internecie, w netwerkach socjalnych. Także tutaj wszystko jest połączone. Nie straciliście jakby tego połączenia, może telepatycznie też czujecie się. Garden, ogród pełen róż, transformation, czyli przemiana. Miss Sunshine, czyli słońce. I tutaj mamy kochanków. Parę. Czyli tak, on chce wrócić. Mamy tutaj pełen róż. Ogród, tak? Czyli no, róża jest symbolem miłości. Czyli jest jej miłość w jego sercu, emocje, uczucia, romantyczność. Widzi Ciebie jaką taką może piękną kobietę, jak piękny kwiat, tak? Czyli widzi Ciebie jak różę, jak przepiękny, no nie wiem, też ogród róż to jest też no, miłość, tak? Tryskająca, rosnąca. Tutaj mamy transformation, czyli potrzebna jest zmiana, transformacja u Was. On może przechodzi jakąś transformację, znaczy wasza osoba ukochana przechodzi transformację, zmianę, myśli, analizuje, chce zmiany, tak? Jeśli teraz też jest między wami cisza, kryzys, to chce też tej zmiany, żeby znowu było dobrze i też może w sobie, tak? Mentalnie, duchowo się zmienia, następuje jakaś zmiana. Miss Sunshine, czyli słońce. Słońce mówi oczywiście o pozytywności, o tym, że jest tak, odpowiedź tak, że on ma dobre, gorące, pozytywne energie i myśli, tak, by wrócić. No i tutaj teraz po tym słońcu ta karta właśnie, czyli miłość, romantyczność, para, tak, dwoistość. Czy on wróci? Tak. Mamy tutaj też, że jesteście jeszcze dalej połączeni ze sobą, niezależnie co się stało i niezależnie jak długo potrwa ta transformacja, ta zmiana, ta potrzeba zmiany, to tutaj jest to połączenie, prawda? Jeszcze wyciągnę kartę miłosną, jaka energia jest. Proszę o poradę miłosną. Proszę o poradę miłosną, proszę o poradę miłosną dla tej relacji. Proszę o poradę miłosną dla tej relacji. Proszę o poradę miłosną.
Rich, rich. It's time to disconnect from the world. Czyli to jakby, żebyście wycofali się razem, jak jest, będzie powrót, tak? Jak wrócicie do siebie, czy wyjaśnicie wszystkie te kryzysy, sprawy, jakieś problemy, to tutaj macie się jakby odsunąć ze świata. Macie się wycofać i być tylko sami. Wyjaśnić sobie wszystko, czy spędzić czas razem. I tutaj jest jakby rozłączcie się, odłączcie się od świata i bądźcie, skupcie się tylko na sobie, na swoim szczęściu, na swoich uczuciach, emocjach, miłości, myślach, tak? Spędźcie ze sobą czas, poświęćcie dla siebie czas, tak? Ponieważ no, coś jakby było tutaj kryzysem. I teraz powinniście z powrotem poświęcić właśnie czas sobie znów, tak? Bo odzyskać te same emocje lub piękniejsze jeszcze emocje i wycofać się należy z tego zaganianego, normalnego, przyziemnego świata, różnych spraw, tak? Które Was obarczają i skupić się tylko na sobie, na swoim szczęściu. Także taka porada miłosna. Piękna porada. Życzę Wam tego, kochani, i zapraszam na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, bądźcie aktywni. Do usłyszenia już wkrótce.